tym miejscu woda ma 13 metrów głębokości. O godzinie 21:04 dochodzi do zderzenia. Amoco Cadiz wpada na przybrzeżną rafę. O 21:39 tankowiec ponownie zahacza o dno. Na pokładzie panuje chaos. Załoga jest w niebezpieczeństwie. Bardari wystrzeliwuje racę. Ropa naftowa zaczyna wylewać się z tankowca. Zastanawiam się, co na miejscu Bardariego zrobiłby mój ojciec, który też był kapitanem tankowca. Francuskie służby ratunkowe zabierają załogę Amoco Cadiz. Piloci helikopterów pracują w skrajnie trudnych warunkach. Jako ostatni pokład opuszcza kapitan Bardari. Później tankowiec rozpada się na dwie części. Na szczęście dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w latach 70. Czy nie pojawiają się jednak nowe zagrożenia? Elise Rousseau jest aktywistką ekologicznej organizacji Bretagne Vivante. Gdzieś tam na dnie leży wrak Amoco Cadiz. Przez ostatnie 40 lat nie było zbyt wielu katastrof. Czy to znaczy, że nie mamy się już czego obawiać? Transport ropy naftowej objęty jest specjalnym nadzorem. To nie znaczy, że na pewno nie dojdzie do katastrofy. Trzeba wziąć pod uwagę również inne formy zanieczyszczenia. Również te, które są niewidoczne dla oka, ale występują we wszystkich oceanach i w powietrzu. Musimy być czujni. To jeszcze nie koniec. Jest bardzo dużo do zrobienia.